Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Komisja weryfikacyjna do spraw dzikiej reprywatyzacji będzie w dalszym ciągu pracować na rzecz wyjaśnienia nieprawidłowości, by pomóc wszystkim poszkodowanym. Patryk Jaki potwierdził to podczas konferencji prasowej, na której podsumował także swój wyborczy wynik w Warszawie. Na wstępie Patryk Jaki podziękował wszystkim wyborcom, którzy oddali na niego głos. Chcę Państwu powiedzieć, że mimo porażki jest to najlepszy wynik, jaki osiągnął kandydat prawicy w Warszawie od 2006 roku. Bardzo duża legitymacja. I mimo, że wyborcy wskazali nam miejsce, wskazali mi miejsce w opozycji, to dali jednocześnie bardzo silny mandat. A ten mandat Patryk Jaki otrzymał od ponad 254 tysięcy warszawiaków. Wiceminister Sprawiedliwości zapowiedział, że będzie z tego mandatu korzystał, podobnie jak jego partyjni koledzy, którzy zostali radnymi. Chciałbym, proszę Państwa, żeby poszedł bardzo silny komunikat, że jesteśmy, że dalej będziemy walczyli o Warszawę, że mamy silną, bardzo silną legitymację od ludzi, z której będziemy korzystali. I chcę, żeby wszyscy, którzy na nas głosowali, wiedzieli, że na nas się nie zawiodą. W dalszym ciągu będzie działała także komisja weryfikacyjna do spraw dzikiej reprywatyzacji. Pełne powodzenie komisji będzie miało miejsce wtedy, kiedy będą współpracowały trzy instytucje. Komisja weryfikacyjna, warszawski ratusz i sądy. Bardzo liczyłem na to, że te sprawy, które rozpoczęliśmy w komisji rewizyjnej, po wygranej w ratuszu uda się po prostu zakończyć, wycofać wszystkie skargi i wtedy wielu mieszkańców odetchnęłoby z ulgą. Niestety demokracja przyniosła inny wynik, który my szanujemy. Patryk Jaki nie wyklucza podjęcia nowych rozwiązań prawnych, które przyczynią się do pomocy osobom poszkodowanym przez dziką reprywatyzację. Wyższe pensje dla pracowników oświaty, obniżenie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw stoczniowych i portowych to tylko niektóre z obietnic zapowiedzianych przez kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Szczecina Bartłomieja Sochańskiego. Początkowe sondaże dawały Sławomirowi Nitrasowi startującemu z listy Koalicji Obywatelskiej kilkuprocentową przewagę nad kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiejem Sochańskim. Ostatecznie nie wszedł on jednak do drugiej tury wyborów. To jest nieduża przewaga, którą wyprzedziłem pana Sławomira Nitrasa. Już mu składałem z tego powodu gratulacje, że osiągnął dużą ilość głosów. W drugiej turze Bartłomiej Sochański zmierzy się z obecnym prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem z listy bezpartyjnych, który zdobył 47,25% głosów. Proszę Państwa, to będzie bardzo interesująca kampania, bo wreszcie będziemy mówić o sprawach bardzo poważnych, a nie o szczegółach, które były przedmiotem kampanii w pierwszej turze wyborów. A takim największym problemem, jak wskazuje Sochański, jest odpływ młodych ludzi. Niekorzystne procesy demograficzne dotykają wszystkich miast w Polsce, ale Szczecin najbardziej, dodaje kandydat. Ile dla młodego człowieka zmienić miejsce zamieszkania, dojechać do pracy, do Poznania, Wrocławia, Lublina, nawet Rzeszowa czy Gdyni, to nie jest taka wyprawa, to do Szczecina to jest wyprawa na koniec świata i to się wiąże z jakąś, albo przynajmniej na koniec Polski. I to się wiąże z jakąś w ich mniemaniu ważną życiową decyzją. Problemem są także przychody Szczecina. W Gdyni, Poznaniu, Gdańsku czy we Wrocławiu te dochody są wyższe przynajmniej o 1000 zł. Tutaj prezydent miasta musi podjąć działania, które dotkną współpracą czy koordynacją również innych uprawnień, innych organów. My musimy podjąć działania zmierzające do tego, że miasto musi podjąć przede wszystkim współpracę z ważnymi partnerami w Szczecinie, ze zakładami pracy po to, żeby pensje istotnie wzrosły. Tylko wtedy przyciągniemy tutaj młodych ludzi, bo praktyka dowodzi, że młodych ludzi nie przyciągnie ani Pyromagic, ani parada żaglowców. Kandydat na prezydenta Szczecina zaznaczył, że pracodawcy zapłacą więcej pracownikom, jeżeli sami będą mieli wyższe dochody. Sochański zapowiedział, że jeżeli wygra wybory, to rozmowy na ten temat zostaną poruszone. Wzrosną także pensje miejskich urzędników służb komunalnych, a także wszystkich pracowników oświaty. Jeżeli zostanę prezydentem, urzędnicy w Urzędzie Miejskim w Szczecinie otrzymają podwyżki. Podwyżki otrzymają również na pewno wszyscy pracownicy oświaty, wszyscy, nie tylko nauczyciele. Będziemy również współpracować z pracodawcami, rozmawiać z pracodawcami, aby umożliwić im zarabianie
czy większą dochodowość przedsiębiorstw. Już 4 listopada Bartłomiej Sochański spotka się w drugiej turze wyborów na prezydenta Szczecina z urzędującym prezydentem i kandydatem bezpartyjnych Piotrem Krzystkiem. W Gdyni rozpoczął się nabór w ramach programu Mieszkanie Plus. Potencjalni najemcy mają 14 dni na dostarczenie wypełnionych dokumentów, poinformował BGK Nieruchomości. Mieszkanie Plus w Gdyni ma możliwie jak najszybciej odpowiadać na potrzeby mieszkańców miasta, którzy poszukują własnego dachu nad głową, powiedział Tomasz Górnicki, członek zarządu BGK Nieruchomości. Zainteresowani projektem będą mogli wybrać pomiędzy umową dotyczącą długoterminowego najmu lub najmu z dojściem do własności. W zależności od sytuacji finansowej najemcy, będzie on mógł stać się właścicielem wynajmowanego mieszkania już po 15 lub dopiero po 30 latach od momentu podpisania umowy, poinformował Górnicki. Ubiegający się o mieszkanie muszą spełnić szereg kryteriów, z czego najważniejsza jest zdolność terminowego opłacania czynszu najmu. Nabór wniosków odbywa się za pośrednictwem strony internetowej mieszkanieplusgdynia.pl. We wniosku należy podać m.in. swoje dane osobowe, rodzaj umowy, jaką najemca jest zainteresowany oraz metraż mieszkania. W ramach projektu w Gdyni do wynajmu przeznaczono 172 mieszkania oraz 224 miejsca postojowe dla samochodów. Dokumenty można składać w jednym z trzech punktów informacyjnych programu. Termin składania wniosków upływa 30 listopada bieżącego roku. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski daje więcej czasu na składanie wniosków o przyznanie pomocy suszowej dla rolników. Termin został wydłużony do 16 listopada. Wydłużenie terminu składania wniosków, jak mówi minister rolnictwa, spowodowane jest tym, że część urzędów wojewódzkich ma uwagi do protokołów ze względu na przykład na nieczytelność podpisów i odsyła je z powrotem do gmin. Do 24 października do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 256 tysięcy wniosków na kwotę blisko 1 600 000 000 zł. Na konta rolników przelano 600 milionów złotych. Przypomnijmy, wysokość odszkodowania zależy od wielkości strat i tego, czy uprawy były lub nie ubezpieczone. Stawka pomocy dla rolników, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę swoich upraw w przypadku strat powyżej 70%, wynosi 1000 zł na hektar, a dla tych, których straty wynoszą więcej niż 30%, 500 zł na hektar. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji wypłaca także rekompensaty za szkody spowodowane suszą w hodowli ryb w stawach słodkowodnych. Pracownicy Polskich Linii Lotniczych LOT nadal protestują. Zarząd spółki proponuje: zakończcie protest, to zwolnieni pracownicy wrócą do pracy. Związkowcy odrzucają jednak propozycję. Ich zdaniem nie spełnia warunków brzegowych. To już 9. dzień strajku pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT. Proszę sobie wyobrazić, co się dzieje w tej firmie, skoro kapitan samolotu 5 minut przed startem opuszcza stanowisko z pracy. Protestujący oczekują m.in. odwołania obecnego prezesa LOT-u. Sytuacja jest bardzo zła i niestety działania zarządu skłaniają do wniosku, że przyczyną jest upór ze strony zarządu spółki. Obecna sytuacja zdaniem związkowców jest nie do zaakceptowania. Są łamane podstawowe prawa pracownicze. Państwowa Inspekcja Pracy jasno powiedziała, że jest tutaj łamane prawo, że pani Monika Żelazik została zwolniona nielegalnie. Zarząd LOT-u wystosował wobec protestujących deklarację. Osoby zwolnione dyscyplinarnie z powodu strajku będą mogły wrócić do pracy i nie poniosą żadnej odpowiedzialności za protest, z wyjątkiem odpowiedzialności przewidzianej przez prawo. Związkowcy odrzucają jednak propozycję spółki. Koszty oczywiście strajku rosną, to jest kilkanaście milionów złotych, które będziemy jeszcze skrupulatnie liczyć, dlatego że na koniec to jest rachunek, który będzie przedstawiony związkom zawodowym, dlatego że ta akcja strajkowa jest po prostu nielegalna. Z powodu strajku LOT odwołał już 82 loty. W ciągu roku zostanie przedstawiony raport o przyczynach katastrofy smoleńskiej, poinformował szef podkomisji badającej zdarzenia Antoni Macierewicz. Obecnie prowadzone są prace nad końcową częścią raportu.
Przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem Antoni Macierewicz wziął udział w konferencji na temat tragedii smoleńskiej. W jej trakcie odniósł się do ostatniej rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wzywa ona Rosję do oddania Polsce wraku Tupolewa, na pokładzie którego zginął prezydent Polski Lech Kaczyński. Jak zaznaczył Macierewicz, to historyczny dokument, który przywołuje konkluzje opublikowane przez podkomisję w raporcie technicznym. Przyczyną śmierci 96 osób miała być eksplozja, a nie uderzenie samolotu w brzozę. To, w jaki sposób doszło do eksplozji, podkomisja przedstawi w ciągu roku. Jej wiceszef, profesor Kazimierz Nowaczyk, poinformował, że obecnie trwają prace nad końcowymi częściami raportu. Potrzebne będą jednak jeszcze dodatkowe eksperymenty i symulacje. Ruszyła kampania społeczna skierowana do kobiet chorych na raka piersi. Organizatorzy zachęcają także do częstszych badań w celu wczesnej profilaktyki nowotworowej. Co roku lekarze diagnozują raka piersi u około 18 tysięcy Polek. U około 10% chorych rak rozpoznawany jest dopiero, gdy występują przerzuty do innych organów. Często jest już wtedy za późno. Postęp w leczeniu zaawansowanego raka piersi oczywiście jest dostrzegalny. Jest istotny, jeżeli chodzi o ostatnie 10 czy 15 lat. Natomiast z całą pewnością jest to jeszcze niewystarczający postęp, jeżeli chodzi o oczekiwania nas, lekarzy i oczywiście pacjentek, które na tego rozsianego raka piersi chorują. Pomimo postępu medycyny w zakresie nowych metod leczenia nowotworu, nie wszyscy mogą skorzystać z mało inwazyjnych leków. Natomiast te leki u nas w Polsce wciąż jeszcze są nierefundowane, a niestety ceny są na tyle wysokie, że właściwie pacjent sam sobie tych leków nie jest w stanie kupić, chociaż są dostępne w aptece. Na problem zbyt późnej diagnozy zwraca uwagę prezes Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej, Anna Kupiecka. Kobiety zgłaszają się niestety nadal za późno do lekarza i ogrom właśnie przypadków raka piersi to są nowotwory zaawansowane. Zdaniem Anny Kupieckiej system w Polsce nie zapewnia chorym odpowiednich rozwiązań potrzebnych do walki z rakiem. Jest to też problem społeczny, bo pacjentki często wypadają z pracy, wypadają z systemu, tak się czują. Kampania skierowana jest zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, którzy również mogą przyczynić się do wcześniejszej profilaktyki. Kalendarz Power of Community 2019 ma kolejny raz zwrócić uwagę na problem, jakim jest zbyt późne zgłaszanie się kobiet na badania. Projekt ma także uświadomić mężczyznom, jak ważne podczas choroby jest udzielone kobietom wsparcie przez najbliższych. Włoski rząd pozostaje nieugięty i zapowiada: odeślemy do Komisji Europejskiej ten sam projekt przyszłorocznego budżetu, który wcześniej został odrzucony. Dwa dni temu Komisja Europejska odrzuciła przyszłoroczny projekt budżetu Włoch. Wszystko przez planowany deficyt na poziomie prawie 2,5% PKB. To więcej niż planował poprzedni włoski rząd. To, co Włochy zamierzają zrobić, nie stanowi zagrożenia dla strefy euro ani dla stabilności naszych europejskich partnerów. Jeżeli Włochy będą się rozwijać, Europa jako całość zyska na stabilności i może na tym skorzystać. Dlatego Włochy nie zamierzają wprowadzać żadnych zmian w projekcie swojego budżetu i ponownie złożą go do Komisji Europejskiej. To pierwszy projekt pisany w Rzymie, a nie w Brukseli, mówił na antenie jednej z rozgłośni radiowych włoski minister rozwoju gospodarczego. Wobec władz w Rzymie pojawiły się oskarżenia o próby wyjścia z Unii Europejskiej. Z włoskiego punktu widzenia nie oznacza to lekceważenia traktatów ani woli pozostawienia pustego pokoju w europejskim domu. My, Włosi, również zbudowaliśmy ten dom. Nie ma możliwości, żebyśmy chcieli go opuścić. Na przesłanie nowego budżetu włoski rząd ma 3 tygodnie. W Norwegii ruszyły największe ćwiczenia NATO od czasów zimnej wojny. Manewry mają sprawdzić gotowość wojsk sojuszu do obrony krajów członkowskich. Ćwiczenia potrwają 2 tygodnie.
W ćwiczeniach bierze udział 50 tysięcy żołnierzy, 10 tysięcy pojazdów, 250 samolotów i 65 okrętów, w tym amerykański lotniskowiec. Przygotowania do ćwiczeń trwały od kilku tygodni. Przeprowadzamy próby do ćwiczeń Trident Juncture. W manewrach 29 państw sojuszu biorą udział także żołnierze z Finlandii i Szwecji. Sojusz Północnoatlantycki podkreśla, że manewry mają charakter obronny. NATO chce sprawdzić szybkość reagowania na potencjalną agresję na jeden z krajów. Myślę, że to pewne cykl manewrów zarówno rosyjsko-chińskich, jak i amerykańsko-natowskich, czyli Amerykanów i ich sojuszników, czy z rosyjskich i z kolei z ich partnerami, sojusznikami na stronę zachodnią, ze strony zachodnio-rosyjskiej, zachodniej granic Rosji. Tym niemniej jest to sytuacja dość niepokojąca. Stany Zjednoczone zachowują się od pewnego czasu jako hegemoniczne mocarstwo, które traci swoją pozycję w systemie międzynarodowym, czuje, że inne państwa wyrastają mu jako znaczący konkurenci i wykonuje szereg ruchów z punktu widzenia stosunków międzynarodowych bardzo nerwowo. Mówi politolog dr Mirosław Chabowski. Ćwiczenia są odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. Po nielegalnej aneksji Krymu i rozpoczęciu konfliktu na wschodzie Ukrainy, Sojusz Północnoatlantycki zwiększył liczbę wspólnych manewrów na kontynencie. Na ćwiczenia w Norwegii NATO zaprosiło obserwatorów z całego świata, w tym także z Rosji i Białorusi. Żołnierze będą ćwiczyć w 27 różnych miejscach Norwegii. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem. W Polsce na południu Mazowsza są doskonałe warunki do uprawy papryki. Produkowana tam papryka jest źródłem witamin, antyoksydantów i wartości odżywczych. Kupując warzywa i owoce, wybieraj te najlepsze dla Twojej rodziny. Wspieraj polskich rolników i producentów. Karolina Gierat, zapraszam na prognozę pogody. Dziś na wschodzie i miejscami w centrum dużo chmur z opadami deszczu. Na zachodzie i południu pogodnie. Najchłodniej w Moskwie 5 stopni, a najcieplej w Rzymie 23. A teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Na obszarze całego kraju zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Tylko w Krakowie i we Wrocławiu pojawi się słońce. Temperatura maksymalna od 9 stopni w Białymstoku do 12 na zachodzie. Wieje umiarkowany wiatr z południowych kierunków. Nad morzem może on przybrać na sile. Ciśnienie się waha. Barometry wskazują 1007 hektopaskali. Na teraz to już wszystko. Życzę Państwu dobrego popołudnia i do zobaczenia.